Miejscem niezwykle pięknym jest park zamkowy otaczający zamek w Krasiczynie. Obecną świetność park zawdzięcza sapiehom, którzy będąc ostatnimi właścicielami zamku, przywozili z całego świata sadzonki egzotycznych drzew i krzewów, korkowca, dębu wieloowocowego, cypryśników, tulipanowca amerykańskiego. Sapiehowie wprowadzili tutaj zwyczaj sadzenia dębów, gdy się urodził syn, i lip, gdy się urodziła córka. Te okazałe dostojne drzewa, liczące ponad 150 lat, są dziś główną atrakcją parku. Zamek w Krasiczynie należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu. Jego budowę rozpoczął w 1580 roku Stanisław Krasicki, kasztelan przemyski, a ukończył go jego młodszy syn Marcin w 1631 roku. Stanisław Krasicki od swego nazwiska nazwał zamek Krasiczynem. Zamek i dobra krasiczyńskie dziedziczyli potoccy, pinińscy. Od tych ostatnich w 1835 roku zamek odkupił książę Leon Sapieha. Sapiehowie byli w posiadaniu Krasiczyna do 1944 roku. Zamek pomimo licznych pożarów i wojen zachował prawie niezmienioną sylwetkę. Wybudowany w formie czworoboku. Na rożach stoją cylindryczne baszty. Boska, papieska, królewska i szlachecka. Rozległy dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne, a od południa i zachodu mury kurtynowe zakończone ażurową attyką. Trasa zwiedzania obejmuje między innymi dziedziniec zamkowy, kryptę w Baszcie Boskiej, kaplicę zamkową pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gabinet myśliwski w Baszcie Szlacheckiej oraz sale ekspozycyjne. I dymią się w pomieszczeniem sobie, czyli mogą Państwo sobie wyobrazić, jak były